Cześć, witajcie w nowej serii na kanale LEGO Marvel Super Heroes 2. Zaczynamy od razu na slot pierwszy. Tak jest, nigdy nie grałem w niego. Jest to nowe LEGO. To jest moje pierwsze jego włączenie, więc od razu dzielę się z wami rozgrywką. Mam nadzieję, że wszystkim wam się spodoba gierka. Okej, musiałem jeszcze grę wyłączyć i włączyć. Musiałem zmienić język na polski, no bo jest, więc czemu by z niego nie skorzystać, więc musiało być cięcie. Okej. Ktoś jeszcze widzi wielki miecz na niebie? Ja widzę! O, tam jest! Strażnicy? Kang zdobywca atakuje. Prawie zakończyliśmy ewakuację, ale ostatnie okręty są ostrzeliwane. Długo się nie utrzymamy. Spokojnie, Nova. Jesteśmy do usług. Rozwiążemy każdy problem, przyjmiemy każdą zapłatę. Rocket, ster jest twój. Groot! Ręce przy sobie. To kałabanga na Kanga! Okej. Zaczynamy grę. Wszystko tam w porządku? Szczerze? Lepiej się nie zastanawiać. Grę mam dosyć cicho, żeby mnie nie zagłuszała. Młody zepsać opinię o moim lataniu, Quill! Wynieśmy się już stąd i dostańmy do śluzy. Ale... kto kogo będzie nie ufał? Okej. Jest tutaj pasek monet. Jest ich dużo tutaj do zbierania, więc... myślę, że jakoś sobie poradzimy. Okej, tutaj jeszcze trochę. Nie zupełnie moja działka. Okej, tutaj jest. Nie wiem do końca, jak to tutaj wszystko okazuje się. Od razu mówię, że gry nie robię na 100% i nie będę na nagraniu. Jeśli będę, a raczej będę kiedyś na pewno, no to poza nagraniem. Przechodził. Zobaczmy, ile monet trzeba. No, no chyba nie tak jakoś mega dużo, bo dużo tutaj już zdobyliśmy. Aha, w tą stronę mamy iść. Dobra. No to dobra. Teraz zbieram monet. Rocket, możesz na chwilę przerwać rozbijanie statku i otworzyć ten głaz? Proszę. Co? Nie otworzył się? Musiał się zaciąć, czy coś? Super. Trzeba użyć tego awaryjnego ręcznego sterowania, o którym mówiłem. Co dana postać potrafi robić? Bo to są postacie, których nie było w Mega Man Super Heroes 1. Przynajmniej ich nie kojarzę. Pokazało mi mój nick pod nazwą postaci. Dziwne, dziwne. Zastanawiam się. Star-Lord The Shiver. Okej, no, dobra, może być. Dobra. Coś tu przesuwamy, nie wiem do końca co. W następnym odcinku podgłośnie trochę. Ej, może rzeczywiście jest trochę skomplikowane, no ale działa, nie? To świetna płynność. Myślę, że na nagraniu też to widzicie. Jest i wyjście. Tylko trzeba to wszystko sprzątnąć miną grawitacyjną. Czemu na tym panelu jest pancerna płytka? No bo wiesz, jak Groot lubi wciskać guziki. Od tego wolałbym go trzymać z daleka. Jeśli potrzebujesz pomocy, naciśnij R, żeby wyświetlić poradę. Logiczne, rozsądne posunięcie. Spróbuj chociaż chyba nie potrzebuję,
razie. Na razie nie potrzebuję. Ja nie wiem, kto jeszcze w tej grze siedzi. Wiele nie oglądałem u innych youtuberów, żeby... Też wiele tych serii nie ma na YouTubie, no ale jednak jest już kilka serii, nawet chyba na 100% nagrywali, więc... Więc wiele nie oglądałem, żeby sobie tutaj nie spoilerować. Powiedziałem, że będę chciał mieć szybko tą grę. Dobra. Okej, wystarczyło uderzyć. Także w następnym odcinku będzie trochę głośniej. Myślę o 1 stopień gra. Bo myślę, że jest odrobinę za cicho. Jeśli przetrwamy, powinniśmy zacząć ćwiczyć takie sytuacje. Takie, czyli no dobra, prawie jesteśmy na pozycji! Uwaga! Rocket, okej. Mamy cutscenkę. Skaczemy! Jak będziemy wystarczająco nisko? Czy on miał plecak rakietowy? Żartujesz, nie? Nawet koszulki nie miał. Okej, zmiana. Skaczemy już. Ach, Drax, naucz się patrzeć, zanim skoczysz. Patrzyłem i skoczyłem. No i tutaj jest jakaś walka, pewnie będziemy musieli pomóc. Tak strzelam. Ten cały Kang jest panem podróży w czasie? No nie, no dobra. Już podgłośnie. Bo strasznie źle słychać. Mówiłam strażnicy galaktyki. Opcje. Tak, tak. No ale nie mogę. Tak, wiem, że to... No jakoś dziwnie, dobra, no to w następnym odcinku. Strażnicy. Dziękujemy za wsparcie. Chyba, że w ten sposób. O, dobra, mogę. O, dam sobie o jedno wyżej. Zapisało mi? Chyba mi zapisało. Ostatnie okręt ratunkowy dla cywili niedługo będzie na miejscu. Postarajcie się oczyścić teren, proszę. Tylko miejcie oko na siły Kanga. Ale... Przecież wszyscy mają oczy. Jest. Tak się mówi, Drax. Dobra, strażnicy. No to mamy robotę. Okej. Oto Star-Lord. O, mogę. Legendarny fajnie. Ale na razie nie chcę. Jak zbiorę tutaj wszystkie monetki, trzeba wziąć się do roboty. Zbiera cały, robi tutaj. Marnie to wygląda. Misji. Wszędzie jest chaos. Ci cywile nigdzie się nie ruszą, póki nie ugasimy pożaru. Może na górnym poziomie będzie coś, co w tym pomoże. Może. Okej, czyli będziemy musieli wylecieć jednak. Kim ten Kang jest i czego w ogóle chce? Tutaj coś jest. No nie mogę. Okej, czyli muszę uratować cywili. No tutaj dużo monet. Myślę, że nie będzie problemu tutaj ze zdobyciem paska monet ogólnie w tych, raczej tego typu nowszych LEGO, myślę, że nie, drogi, że rzadko moja jest problem. Wielka siła pozwoli zniszczyć to umiarkowanie ustawioną tego gościa, ale najpierw sobie jeszcze zniszczę trochę. Dużo monet jeszcze. Dobra. Aha, tutaj. Okej, po prostu atak. Nieźle! Mamy. Udało się! Teraz mamy prywatnego strażackiego drona! No fajnie, fajnie. Da, zapeszyłem. Wybaczcie. Zaraz będą bezpieczni. No i już.
Wow! Jesteśmy niżej teraz. Zapłacicie za to! Okej, teraz musimy kogoś innego jeszcze uratować. Dobra, jeszcze trochę postrzelamy. No na razie nic tu wiele się nie dzieje. Myślałem, że troszkę inaczej będzie gierka wyglądała. No ale może tylko tak zaczynamy. Nalajcie. To jest chyba 15 poziomów, więc też seria nie będzie jakaś mega długa. Dobra, nie wiem czy jest tu multibudowa. Próbujemy normalnie budować. Wydaje mi się, że tutaj tak nie ma co na inne coś. Coś innego myślę, że tutaj nie potrzebujemy. Teraz wiem, niczego. Jak się czuje chomik! Okej, okay. To było dobra, dziwne. Ale patrzcie! Minę. Wiedziałem, że się uda! Użyczę swojej siły do otwarcia tych drzwi. No to fajnie, że przeczysz. To chodź. Okej, okay. Prosta rzecz. Gratulujemy! Zostaliście ocaleni przez legendarnych... Ej, dokąd wszyscy idą? Nikt nie chce autografu Star-Lorda? Widocznie nikt. Dobra, no jeszcze jedno. Hej, wszystko tam gra? Zaraz lądujemy! Normalnie nie uwierzycie, co się stało! Trafiliśmy na koleżkę Kanga i taką jedną zabawkę z przyszłości! Zresztą zobaczycie! No to dobrze, zobaczymy. Okej, teraz nim będziemy mogli sterować? Chyba tak. Rocket, masz coś, co może zniszczyć wzmacniany metal? No pytanie. W przeciwieństwie do niektórych, ja zawsze jestem przygotowany na takie okazje. Okej, ale boję się, że to może być koniec misji, więc myślę, że pozbieram sobie tutaj monety. Ale nie, niewygodnie. Weźmy tego Starboarda. Chyba jest dosyć mocny, więc weźmiemy go. Okej, okay, jeszcze niebieska moneta. Przydałby mi się teraz super bohater. Stan Lee też jest? No okej. Okay. Nie wiadomo, czy będziemy go mogli uratować. Mało monet brakuje. Zbierzmy to do końca. Nie zupełnie moja działka. Okej, tutaj jest jeszcze dużo rzeczy. Może gdzieś akurat Stanley jest uwięziony, więc może akurat się uda go uratować. Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? No jest tu, ale to podejrzewam, że nie mogę nic zrobić. No, o, no to mi się podoba. I kresowa moneta chyba też była. Jest prawdziwy wyznawca, okej. Okay. Prawdziwy wyznawca, dobra, zmieniam się już w tego gościa, bo on chyba jest nam potrzebny tu. Tak jest. Okej, podoba mi się w miarę. Nieźle. Gierka. Jest spoko. Teraz trzeba ich tylko odstawić na pokład. No proszę. Wow! Jak on to zrobił? To wam chciałem powiedzieć. To czasowe ustrojstwo, które znaleźliśmy. Pozwala mu rosnąć i maleć, kiedy chce. Czy starzeć się i młodnieć, jak się czepiać szczegółów. Ale chyba działa tylko na niego. Tam jest gród! To już wszyscy. Niezła robota. Dobrze się dziś spisaliśmy.
Tak, jak ja się zjawiłem. Quill, odbiór! Atakują nas, osłony ledwie działają. Zajmijcie się tym statkiem, dopóki ich nie naprawimy. No to znowu nadgodzinki, co? Ej, czy to atakuje mój statek? To już przesada. Ruszajmy, zanim spowoduje więcej zniszczeń. Milano może w każdej chwili walnąć. Nie powinniśmy tam wchodzić. Okay. A może da się sterować systemami obrony zdalnie? Może. Czemu by nie spróbować? Okej, znowu musi być raket. Proste resztki wyciskamy. Załatwione! Teraz już tylko tam wejść i to odpalić! Spróbujemy. No jestem. Nie będę musiał w coś strzelać na pewno. To chyba działa! Byle nie przestawać! Dobra, nie będę. Jeszcze tylko kilka strzałów! Ale coś się dzieje? Nie, coś się dzieje, chyba go uszkadzam trochę. Już prawie pokonany! No, dostał. Jeszcze jeden shot i chyba będzie pani. Tak jest. Jeden hit. Niezły strzał, Rocket. I oto zwyciężamy! Okej, tak, spoko. Nie ma większej satysfakcji ponad tryumf ukuty na polu bitwy. To jest jakiś czyż gościu to dobry. Piękne, moja droga Ravonno. Ta destrukcja. Twa potęga jest niezrównana, zdobywco. O, tak mi mów. Jeszcze raz. Ta destrukcja. Twa potęga jest niezrównana, zdobywco. Równie rozkoszne za drugim razem. Nowo przybyli nie tracą ani muszą. Są jak mrówki. Nie stanowią zagrożenia. To się okaże. Pokażmy im, czym jest prawdziwe wyzwanie. Czyli jeszcze coś mamy do roboty. Tej misji. O kurde. No to gigant. Celestial tutaj? Ale czemu? Kto wie? W każdym razie na przyjaznego to nie wygląda. Zdobywco, Eson poszukiwacz? Czy to nie przesada? Przesada? Znalazłem go u kresu czasu. Słabego i złamanego. Więc nie powinien ich zniszczyć zbyt szybko. Dobra, dobra. Skończ gadać, bo rozwalimy tego giganta za chwilę. Eson poszukiwacz. To coś do nas macha? Jest raket. Tak, uważam. Witaj, wielki niezrozumiany stworze! Nie, sorry, atakuję! Uważajcie! Ten dzień robi się coraz lepszy. Czy ty temu w jakiś sposób podpadłeś, Peter? O, czemu wszyscy mnie o to pytają? Nie, nie tym razem. Okej, co się dzieje? Chwila! Co tu właśnie zaszło? A jak myślisz? Pewnie znowu Kang i jego podróże w czasie. Okej, może spróbuję zniszczyć to. Ale tutaj coś zrobiłem. Musimy coś zrobić z tym laserem. Pomysły?
Mina grawitacyjna, gdyby był wzmacniacz. Tyle, że nie ma go z czego zbudować. A może użyjemy kawałków tamtego statku? Najpierw trzeba go rozwalić. Może nasz nowy kumpel pomoże. Ej, ale którego? Którego? Który statek? A, tutaj. No dobra. Od razu dostaliśmy te części. Zaszło? Statek! Przebudował się! Jak to możliwe? No to tyle ze wzmacniacza. Ale chociaż mamy go czym teraz zaatakować. No dobra, idę. To było niespodziewane. Tutaj pewnie muszę mierzyć. Tak jest. Zdejmujemy trochę. Dawaj, 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 dawaj. Muszę cały czas. Musi odnawiać to zdrowie. Jeszcze odrobinę. Tak jest. Taka dziwna walka, muszę wam powiedzieć. No, dało radę! Hej, chyba ma słaby punkt na barku. Zostawcie to mnie! Nic mnie nie powstrzyma. No i być może będziemy go mogli wykończyć. Tu jest Drax. Raz, za dobrze. Dobra. Przejść czy nie mogę? No ale jak tutaj tak zrobić, żeby... No i to musi być długo aktywowane. Jak to tak mogę zrobić? Bo nie wiem. Stoję. No a tu się chowa. Więc nic tu nie mogę zrobić. Muszę jakąś inną postać. Będę musiał zrobić cięcie, bo jestem chyba jeszcze za słaby, żeby to wymyślić. A że tutaj muszę wierzyć jeszcze coś. No dobra, zrobię cięcie. Okej, już jestem. Już wiem, co trzeba zrobić. Potrzebujemy postaci, ale tutaj mogę spokojnie, jak ja wiem, stoi. To ja mogę się przełączyć, nie wiem czy nie zauważyłem tego, czy co. Ale tutaj jest po problemie już. Dziwne, że tego nie wymyśliłem.
Czasami tak troszkę. Czasami wypadnie. Czasami się nie wyjdzie. I dobra. Dawaj. Myślę, że zniszczymy już. Całkowicie. Bo tam jest minikit jeszcze. Ej, chyba mu wyłączyliśmy światło! Okej, dopóki jest czas, szukajcie słabych miejsc! Tak, właśnie! Tak róbcie! No to mamy już. No, to mi się podoba. 2 na 10 mam. Mogę tam wymierzyć? Mogę. Muszę jeszcze raz, i jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie po nim. Widzisz? Wielkiego, groźnego robota, który chce nas zniszczyć? Ta! Zdążyłem zauważyć. Nie, chodzi mi o ten wzmacniacz na jego klacie. Myślisz, żeby się nadał? Chcesz podczepić minę do czegoś tak potężnego jak Celestia? Ciężko... No to sprawdzimy. Minami grawitacyjnymi może rzucać po naciśnięciu S lub przytrzymaniu A. Nawet zgadywać, co się stanie! Święta racja! Koniecznie trzeba to... Okej. Tak. No i nie zdążyłem nic zrobić. Aha. Teraz muszę uważać. Musiałem nic tutaj więcej robić. No i nie wracaj! I oto zwyciężamy! Ponownie. Dziękuję. Mieliśmy wystarczająco czasu, żeby statki ewakuacyjne zdołały się wydostać. Hey, no to już na pewno koniec misji. Im są więksi, tym bardziej cię boli. Ej, Quill! Lepiej zapytaj o nagrodę. A to co? Koniec zabawy! Znikamy! Cofać. Tam jest grunt. Ej, nie składaj gałęzi, stary! Ten wielki miecz ciągle czeka. Przecież odleciał. Jan jest grunt. Transmisja alarmowa? Stery? Z ziemi? Kang zdążył dotrzeć aż tam? Nie, to niemożliwe. Ale tak czy inaczej musimy ich ostrzec. Niby dlaczego akurat my? Bo jesteśmy strażnikami galaktyki. Okej, mamy achievement. Więc na pewno ukończyliśmy poziom. Czy ktoś pokona Essona? Poziom się nazywa. Zdobyliśmy... jeden złoty klocek z czterech, które można było zdobyć w poziomie, dobra. No, drugi jeszcze. Aha, jeden za ukończenie pewnie i drugi za prawdziwego wyznawcę, tak? To był chyba prawdziwy wyznawca. Jeszcze mamy 2 minikity. Stanley nieuratowany. No i te postacie odblokowaliśmy. Czyli Drax. O, dużo ich jest, ale to wszystkich, ale dużo też dostaliśmy, więc
Spoko. Dobra, chyba pominąłem. Tak całkiem pomijać to nie chciałem. No ale dobra. No widzę, że całkowicie inaczej jest zrobione niż Marvel Super Heroes 1. Jeśli chodzi kilka o lat minęło niby, ale... Z Lokim też dali radę. Mm. Brie jest przepyszny. Mogę prosić więcej nachosów? Jasne, gentlemanie! No są tu wszyscy nasi ulubieni. Znaczy nasi, no, moi. Lepiej omijaj te asgardzkie paszteci. To uczta bogów, przyjaciele. Gdzie Banner? Potrzebował trochę czasu dla siebie. Przynajmniej bez Hulka pewnie zaoszczędziliście na cateringu. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Kolejny alarm. Naprawiłeś już te drzwi centrum dowodzenia, Tony? Tak, oczywiście. No dobra, to zwijać imprezę. O, szkoda. Przystawki były wyśmienite. Ty myjesz, ja wycieram. Nie wiem, dalej. Zbierajmy się do tego centrum dowodzenia. Okay, jeszcze jest Kapitan Ameryka, no i tutaj są te wszystkie postacie, które już mamy. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Wasp. To teraz nie będę pomijał, bo tak w każdym razie tak to wygląda. Trochę długa animacja. No i okej, okay, w tym miejscu się z wami pożegnam. Pierwszą misję LEGO Marvel Super Heroes 2 ukończyliśmy. O, fajne poszukacze, też mi się podoba. No ale zobaczymy, co tu dalej na nas czeka w następnym odcinku. Do zobaczenia, no i cześć.